Cześć, witajcie na kanale Alex and the Books. Ja jestem Alex i dzisiaj znów cofniemy się troszkę w czasie. Planowałam ten filmik od jakiegoś czasu, bardzo, bardzo nie mogłam się go doczekać, aż troszeczkę Wam tutaj opowiem o książkach, które, słuchajcie, czytałam na przełomie gimnazjum i liceum w tym okresie mojego życia. Wtedy też czytałam sporo. Sięgałam po książki, które czasem były adekwatne do mojego wieku, a czasem nie, przyznaję się, że rzeczywiście gdzieś tam czytałam też literaturę dla osób dorosłych pod tym względem, że ona była po prostu wymagająca, ale nie była to oczywiście literatura, nie wiem, zawierająca jakieś erotyczne sceny i tak dalej. Nie, raczej ja lubowałam się w trudnych tematach, typu na przykład książki Jodi Picoult, Bez mojej zgody, czy Pamiętnik narkomanki. To były jakby, to było moje rzymskie imperium wtedy. Chciałabym opowiedzieć Wam trochę o młodzieżówkach tamtych czasów, dlatego że ostatnio widziałam gdzieś tam wznowienia tych pozycji w nowych okładkach, które moim zdaniem są nieadekwatne do też takiego emocjonalnego ciężaru, który niesą ze sobą te książki. A myślę tutaj o książkach Johna Greena, uwielbianego wtedy i bardzo znanego, poczytnego pisarza. Ja rozpoczęłam swoją przygodę oczywiście od Gwiazd naszych wina, ze względu na to, że była wtedy ekranizacja. Pamiętam, że dostałam tą książkę jako prezent za dobre wyniki w nauce od mojej szkoły. Sama sobie ją wybrałam, słuchajcie. I przeczytałam ją tak naprawdę w jeden dzień. Pamiętam, jak dziś, że czytałam ją w samochodzie, jadąc do babci na wakacje. I po prostu byłam tak zachwycona i rozemocjonowana, bo czułam, że w końcu jakiś autor pisze o ważnych sprawach, o ciężkich tematach, ale pisze to w taki sposób, żebym ja mogła to przeczytać i czuła się ważna i że moje emocje też są ważne. Akurat Gwiazd naszych wina to książka o nastolatkach, o nastoletniej Hazel, która jest chora na raka, wszędzie musi chodzić z butlą tlenową i jakby opowiada nam o takim życiu ze swojej perspektywy, o tym, jak sobie z tym radzi, jak radzi sobie tak naprawdę z życiem, z wyrokiem. Też jak jej rodzice reagują na to, co musiała przejść. Później też oczywiście poznaje chłopaka, który jest w remisji, również borykał się z rakiem. No i jakby widzimy ich perypetia, ich podróż do Amsterdamu, żeby poznać pewnego pisarza. Po prostu ta historia wydawała mi się tak niesamowicie rozbudowana i taka po prostu mądra i taka ciepła, mimo trudnej tematyki. Choć nie była moją ulubioną książką tego pisarza, ja przeczytałam wszystkie książki, które wtedy były dostępne. Zatrzymałam się na Żółwie aż do końca i tego już nie czytałam, bo czułam, że już po prostu przesyt, wiecie, bo to były tak naprawdę jedne z niewielu książek, nielicznych takich fajnych na rynku, które do mnie dotarły. Więc jak już złapałam jakiegoś pisarza, który mi się podobał, to po prostu, wiecie, czytałam wszystko po kolei. No i w pewnym momencie już mi się przejadło. Pamiętam, że później, od razu po Gwiazd naszych wina, przeczytałam 19 razy Katrin. To była książka, która opowiadała o chłopaku, który umawiał się tylko z dziewczynami imieniu Katrin, ona go wszystkie odrzucała, on czuł się z tym źle. Pracował też nad jakąś teorią dotyczącą związków i podróżował po Ameryce ze swoim najlepszym przyjacielem. To był taki pojawiający się jeszcze w innej, na pewno jednej książce Johna Greena aspekt / motyw, czyli taka podróż gdzieś tam w poszukiwaniu też trochę sensu, bo te jego książki czasem bywały filozoficzne. Wiadomo, że to była filozofia dla opornych nastolatków, ale jakby chodzi o sam fakt, że podejmował tematy, które nie były takie oczywiste w tamtych czasach. Ja pamiętam, że miałam przesyt historii o nastolatkach w liceum, o tym, że jest cicha dziewczyna, która poznaje chłopaka i przez niego się jakby zmienia i tak dalej, jest bar maturalny i w ogóle, i to jest jeden temat wałkowany cały czas. Ja miałam tego dosyć i bardzo mi się podobało, że właśnie John Green trochę inaczej podchodzi do nastoletnich problemów i trochę inaczej je uwydatnia. I też sprawia, że ja czułam się po prostu, że te książki są takie wartościowe i fajne. Nie wiem, jak teraz bym je odebrała, jestem też starsza i mam trochę inne doświadczenie, ale wtedy to było coś, co było mi bardzo potrzebne. I pamiętam, że bardzo podobało mi się Szukając Alaski, właśnie przez taki filozoficzny kontekst też myślenia o tym, co nadaje życiu sens, ale jednocześnie też trudności, jakie spotykały właśnie tytułową Alaskę, bo była to bohaterka i tego
właśnie bycie taką it girl, czyli dziewczyną, którą nasz główny bohater bardzo chciałby poznać, bardzo chciałby się do niej zbliżyć, a ona jest bardzo nieprzystępna. W papierowych miastach było bardzo podobnie, bo tam też mamy głównego bohatera, który bardzo chce, bardzo gdzieś tam pała uczuciem do pewnej dziewczyny. Papierowe miasta też zostały zekranizowane i bardzo mi się podobały. Wiem, że Szukając Alaski również ma jakiś miniserial. Podobało mi się Papierowe Miasta, dlatego że tam bohaterka jakby nie jest taką typową bohaterką właśnie młodzieżówek. Ona też, pamiętam, że była przy Kości, co mi się bardzo podobało i co bardzo mnie zdenerwowało w ekranizacji, dlatego że grała ją modelka, która była strasznie, wiecie, szczupła, piękna, nie było w niej żadnych wad i przywar, a w książce mieliśmy fajną postać dziewczyny, która jakby nie zważa na opinie innych i jednocześnie właśnie jest dumna z tego, jak wygląda, no i tak mnie to trochę ubodło, ale książki uwielbiałam. Później też gdzieś tam trafiły mi w ręce książki Matthew Quicka. To jest autor, który napisał Poradnik Pozytywnego Myślenia. To nie są do końca książki dla młodzieży, to znaczy patrząc na emocjonalny ciężar, który niektóre niosą, na przykład Wybacz mi, Leonardzie, gdzie główny bohater chce zabić siebie i swojego najlepszego przyjaciela, słuchajcie, one poruszają bardzo trudne tematy momentami, szczególnie właśnie ta. Pamiętam, że czytając ją miałam takie, kurczę, to jest mocny towar, a miałam wtedy tam chyba 17 lat, więc już co nieco gdzieś tam o swoich gustach czytelniczych wiedziałam, jeśli chodzi o trudne książki. No i właśnie, Matthew Quick pisał takie powieści bardzo też czułe, pokazujące trudy życia, ale też relacje rodzinne, takie ładne czasem, nie zawsze, ale też pokazywał tą ciemną stronę człowieka, czasem też budował napięcie w taki super sposób i na przykład bardzo mi się to podobało też w Poradniku Pozytywnego Myślenia, że główny bohater wydaje nam się być bardzo dziecinny, ale jednocześnie ta jego dziecinność sprawia, że patrzenie na pewne rzeczy jest bardzo szczere i pozbawione też takiego filtra. Czytałam od niego również Niezbędnik Obserwatorów Gwiazd. Teraz czytając opisy właśnie na Lubimy Czytać, nie mogłam dojść do tego, o czym właściwie jest ta książka, oprócz tego, że jest o chłopaku, który mieszka gdzieś tam w miasteczku bądź dzielnicy, która nie jest do końca bezpieczna, jest małomówna i jego głównym hobby jest granie w koszykówkę i spędzanie czasu ze swoją dziewczyną. Tak to zrozumiałam. Wiecie, ja to czytałam parę lat temu mocno i wtedy pamiętam, że strasznie mi się te książki podobały. No po prostu byłam nimi zachwycona. Matthew Quick był wtedy moim ulubionym autorem. Pamiętam, że mówiłam to każdemu, bo każdy musiał o tym wiedzieć. I pamiętam, że właśnie przez to, że mówiłam o tym każdemu, to moja przyjaciółka Agata kupiła mi na urodziny 17 Wybacz mi, Leonardzie. I to była ostatnia książka Matthew Quicka, którą ja czytałam. Jest jeszcze chyba coś tam, Jak zostałam gwiazdą roka, czy coś takiego. Tego już nie czytałam. Ale poprzednie książki, właśnie to Wybacz mi, Leonardzie, to są moje jakby bardzo bliskie mojemu sercu pozycje, które wtedy wywarły na mnie ogromne wrażenie. Ja nie wiem, czy teraz, gdybym je przeczytała, to czułabym się tak samo, ale wiedziałam, że wtedy to było coś, co było mi potrzebne, co sprawiło, że wiecie, mogłam uciec trochę od tego wszystkiego złego, co działo się gdzieś tam dookoła mnie. I jestem tym autorom szalenie wdzięczna. Pamiętam, że czytałam też właśnie Jodi Picoult Bez mojej zgody. To jest książka o dziewczynie, która choruje, o jakby ich rodzinie i właśnie o siostrze, która jakby została spłodzona po to, żeby móc pomagać tej siostrze. Jakby, wiecie, jej egzystencja opiera się właśnie na tym, żeby na przykład zostać dawcą tej siostry. No generalnie makabryczna w ogóle wizja, taka trochę utopijna, ale taka dystopijna bardziej. I mamy tą matkę, która właśnie za wszelką cenę chce uratować swoje dziecko, ale jednocześnie krzywdzi tą swoją młodszą córkę i młodsza córka chce się ubezwłasnowolnić jakby. I to było coś, co było dla mnie bardzo takie emocjonalne. Ja też pamiętam, że oglądałam film później z Cameron Diaz i film troszkę inaczej to wszystko pokazuje. I taką kolejną książką, na której pamiętam płakałam mocno, było Zostań, jeśli kochasz. I ja pamiętam, że pierwsze co, to obejrzałam film. W ogóle wtedy raczej było tak, że oglądałam na przykład jakiś film i później okazywało się, że on jest książką i ja je czytałam. To była książka, która bardzo mnie wzruszyła.
tutaj trochę powiela się ten schemat, który mnie już denerwował, czyli taka nieśmiała nastolatka, która grała na wiolonczeli, z tego co pamiętam, i właśnie chciała dostać się do Juilliarda, czyli takiej bardzo elitarnej szkoły w Nowym Jorku. Jeśli coś pokićkałam, to przepraszam, możecie mnie tutaj oczywiście poprawić, bo ja mówię z pamięci, a to było myślę, że z 8 lat temu. Ale podobało mi się, że jakby ona tam właśnie walczy w niej chęć spędzania czasu z chłopakiem, w którym się zakochała, a właśnie spełnianiem swoich marzeń, i ona doznaje wypadku i wisi pomiędzy światami. I jakby przypominają jej się rzeczy, i ona też widzi swoich bliskich, którzy przeżywają to, że ona właśnie jest w śpiączce, i ona musi wybrać, czy chce odejść, czy chce zostać. I my się dowiadujemy, dlaczego to jest dla niej taki trudny wybór. Książka może nie była jakoś bardzo zaawansowana, natomiast strasznie mi się podobała. Nie czytałam już potem kolejnych części, wiem, że jakieś jeszcze były, ale nie chcę do tego wracać. Ale wtedy, na tamten moment, bardzo, bardzo ją przeżywałam. I oczywiście dystopie wtedy rządziły, Igrzyska Śmierci, które ja po prostu pochłonęłam w okamgnieniu. Strasznie mi się podobała ta trylogia, zresztą do tej pory jakby w zeszłym roku robiłam reread, teraz wracam cały czas do niej myślami, że gdzieś tam bardzo, bardzo ją lubię. Czytałam też Niezgodną, ale one mi się nie podobały. W sensie w Niezgodnej uwypuklały się te kwestie, które nie podobałyby mi się w Igrzyskach Śmierci, gdyby w ogóle wystąpiły, i nie lubiłam ich wtedy w książkach. Ja potrzebowałam w książkach bohaterek, których nie interesuje trójkąt miłosny, tak jak na przykład Zmierzchu, który też, pamiętam, czytałam którąś część wtedy i byłam po prostu... nie. W ogóle czytałam chyba czwartą część randomowo, wiecie, tak totalnie oglądając tylko filmy. I bardzo nie lubiłam Belli, i bardzo nie lubiłam Zmierzchu pod tym względem takiego właśnie mówienia ciągle o miłości, że tylko miłość, w ogóle tam rodzice to tam nieważni i tak dalej. Strasznie mnie to irytowało i dlatego jak sięgnęłam po Igrzyska Śmierci, to poczułam się jak w domu, bo Katniss nie jest bohaterką, którą można od razu polubić, która jest bardzo nieustępliwa, która jest bardzo butna i taka też przekonana o swojej racji przez większość czasu, nikomu nie ufa i tak dalej, ale ona robi rzeczy dla swojej rodziny, dla siebie, bo chce przeżyć, bo chce mieć spokojne życie pozbawione trosk, bo musiała od tak naprawdę dziecka opiekować się swoją rodziną, i tak te najważniejsze kwestie gdzieś tam były cały czas na jej barkach, i ja ją za to bardzo podziwiałam, i nawet jeśli robiła rzeczy, które nie do końca mi się podobały, to czułam, że jakby jestem w stanie zaufać jej, że ja wiem, dlaczego ona to robi. I nie interesowali jej w ogóle mężczyźni. Natomiast w Niezgodnej znowu czułam, że gdzieś tam na pierwszy plan wysuwa się ta miłość. Ta miłość tej głównej bohaterki do chłopaka, który gdzieś tam występował w tej frakcji, którą ona wybrała, takich właśnie wojowników, coś takiego. Ja już później nie wracałam ani do filmu, ani do książki. Ale pamiętam, że jak właśnie przeczytałam ją, to czułam, że to totalnie nie jest mój vibe, i ja już później nie kontynuowałam w ogóle tego, dlatego że nie lubiłam tej bohaterki, irytowała mnie. Właśnie czułam, że tutaj znowu wkrada się ten case, o Jezu, bo on mnie, kocham go, coś tam, a ja miałam takie nie. Żyjesz w świecie, gdzie przyszłość jest niepewna, gdzie wybuchają jakieś zamieszki, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy, i ty jakby, ja wiem, że ludzie potrzebują wtedy właśnie takich normalnych rzeczy, tylko ja po prostu byłam, wiecie, taką nastolatką, która chciała coś innego, która chciała takich bohaterek, które może podziwiać, a akurat właśnie tej konkretnej bohaterki nie podziwiałam. I pamiętam, że czytałam wtedy również Dotyk Julii, czyli teraz tą serię Dotknij Mnie, o której opowiadałam ostatnim razem, kiedy zrobiłam na nią trochę rant. I wtedy mi się bardzo podobała, tak jak też wspominałam we wcześniejszym filmie, ale teraz już nie chciałabym do niej wrócić. I myślę, że w ogóle chyba nie będę do większości z tych książek wracać, dlatego że trochę się boję, co o nich pomyślę teraz. Kiedy zupełnie inne rzeczy mnie interesują, kiedy przeczytałam wiele niesamowitych klasyków i innych książek, literatury pięknej i tak dalej. Ja wiem, że tego nie da się porównywać, ale czuję, że gdzieś tam moje spojrzenie na te książki może zostać zbrukane. Oprócz tego oczywiście czytałam też Stephena Kinga, i Stephena Kinga czytałam dlatego, że częściej mogłam na niego trafić w takich, wiecie, sklepach typu wtedy jeszcze Tesco czy Carrefour, w tych koszach, w których wiecznie były książki do kupienia za 10 zł, bo ja tak naprawdę w ten sposób zaopatrywałam się w książki.
Czasem też chodziłam do biblioteki, ale ja jestem takim roztrzepańcem, że raz, drugi, trzeci zapłaciłam karę i przestałam przychodzić, bo ja po prostu zapominałam o oddawaniu książek, więc uznałam, że łatwiej będzie po prostu albo je pożyczać od znajomych, albo kupować sobie te właśnie tanie, kieszonkowe wydania. No i jakby był w tym jakiś klimat, szczególnie, że właśnie tak poznawałam Stephena Kinga, ale no wiecie, jakby przez to myślę, że część też innych książek, na przykład fantastyki, w którą wtedy zaczytywali się moi znajomi, mnie ominęła, bo ja czytałam trochę inne książki i myślę, że to też na pewno wpłynęło na moje gdzieś tam preferencje czytelnicze. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy czytaliście też te książki, czy w ogóle macie taki właśnie okres czytelniczy, na który patrzycie teraz z takim rozczuleniem i jakie to były książki. Czekam też na opinię, co sądzicie w ogóle o tym filmie i czy będziemy kontynuować jakąś tą serię, bo jestem ciekawa, może na przykład moglibyście mi zaproponować tutaj książki, które czytaliście w takim okresie roku 2010-2020, w tym dziesięcioleciu. Może ja sobie je przeczytam i po prostu dam znać, czy są fajne, czy nie. Tak sobie tutaj luźno rozkminiam, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych filmach. It low key.